Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, jak widzicie na moim ekranie, wszystkie osoby, które wysłały zaproszenie do Signala na wyszukiwarkę 1,5 gola, już zostały, że tak powiem, albo zaproszone przeze mnie, czyli pozytywnie ich prośba została rozpatrzona, albo zostały rozpatrzone negatywnie, ich zaproszenia zostały usunięte. Dlaczego tak się dzieje, że niektórych ludzi usuwam? Ponieważ cały czas proszę Was z uporem maniaka, żebyście na Signalu podawali takie dane, po których jestem w stanie zorientować się, że Cezary to jest ten Cezary, a nie jakiś inny, ale część ludzi z premedytacją widzę, wpisuje sobie na przykład Mati16, albo Cezary, albo Bartek Q12, no i później macie do mnie pretensje. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Nikt kompletnie, że tak powiem, nie ma żadnych próśb nowych o przyjęcie, więc to tyle. Słuchajcie, przespałem się z tym meczem, po tym meczu Polska-Mołdawia i mam do Was serdeczną prośbę. Napiszcie mi proszę w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, bo mi to wszystko układa się po prostu cały czas jakby w jedną całość. Przemyślałem to jak grają nasi, jak to wszystko wygląda i no mi wychodzi bardzo prosta diagnoza. Zobaczcie, my cały czas uprawiamy coś takiego, co się nazywa, wychodzi jakiś dziennikarz i mówi, że gdyby nie Peda, gdyby nie Dziczek, gdyby nie tamten, gdyby ten grał za tamtego, gdyby tamto, sramto, to byłoby lepiej. Ale tak naprawdę przecież ten selekcjoner w tej chwili porobił takie roszady, jak ludzie oczekiwali. Nie gra już na przykład Bednarek, na jego miejsce jest ktoś inny, nie gra ktoś, tam jest ktoś inny, ale cały czas wygląda to mega słabo. Dlaczego? Naprawdę wydaje mi się, że powód jest banalnie prosty. My po prostu, i teraz z góry tych piłkarzy wszystkich przepraszam, ale to jest tylko moje odczucie takie, my nie mamy po prostu inteligentnych piłkarzy. I cały tutaj jest szkopuł. Polega to wszystko na tym, że jak oni grają w Arsenalu, Napoli, Barcelonie i tam gdzie indziej, w tych super ekstra klubach, to tam po prostu biegają ludzie, którzy są inteligentni. I oni wiedzą, że trzeba się ustawić tak czy tak, trzeba rozegrać to w ten sposób albo w tamten. Natomiast przyjeżdża tutaj grupa chłopaków, i my wymieniamy właśnie takie kluby i na podstawie tych klubów, bo nam się wydaje, że jak będziemy wymieniali, to jest pytanie właśnie do Was, dlaczego my Polacy cały czas mamy w swoich głowach, i ja też, żeby nie było, że przecież ja jeszcze wczoraj mówiłem, że jak tam będzie na tym narodowym mniej jak 3-0, no to będzie po prostu kompromitacja totalna. Ja w ogóle nie zakładałem, że my możemy zremisować. Tak, podałem taki typ gdzieś tam na ten cykl, że szukamy niespodzianek, ale to było takie bardziej, wiecie, z przekory. Ja zawsze tak robię, że jak cały świat gra na Polskę, to ja będę grał przeciwko. No nie wiem, już tak mam po prostu. I powiem Wam, że nie rozumiem tego, dlatego ciekaw jestem, co Wy o tym sądzicie. Ja domyślam się, że jak ktoś ma na przykład 20 lat i tego słucha, tych moich wypocin, no to on sobie może myśleć, a tam Robert, głupoty gadasz, zaraz nasi zagrają fajnie i tak dalej. No, jak miałem 20 lat, też w to wierzyłem. Później miałem 30 lat i nic się nie zmieniało, później miałem 35, nadal się nic nie zmieniało, zmieniali się tylko trenerzy. Cały czas się zmieniają trenerzy, selekcjonerzy. Później jak miałem 40, to dalej się nic nie zmieniło. Tak jak Wam mówiłem wczoraj, puściłem sobie nagranie pana Zbigniewa Bońka, jak się tłumaczy, że żeśmy na tym turnieju nic nie zagrali, bo zabrakło nam jakości, bo zabrakło zgrania, bo ble, 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 ble. I tak sobie siedzę i myślę, to naprawdę jest brak inteligencji. To jest po prostu tylko i wyłącznie brak inteligencji. Ci goście nie są w stanie, tak jak siatkarze na przykład, rozkminić jakoś, nie wiem, tak jak wczoraj na przykład oglądałem ten kanał sportowy, wypowiadał się pan Artur Wichniarek. Oni nie są w stanie sami zadecydować, słuchajcie, nie idzie tą prawą stroną, dajemy lewą, nie idzie to, robimy to, nie idzie to, robimy jeszcze inny wariant. Oni nie są w stanie tego zrobić. A my, Polacy, kibice, nam się wydaje, razem z tymi wszystkimi dziennikarzami na czele, że my jesteśmy Argentyną.
że my będziemy, że my taką Mołdawię to zlejemy, w ogóle to nie ma o czym mówić. Przychodzi dzień weryfikacji i okazuje się, że my jesteśmy cięcy jak cienkie bolki jesteśmy, mega cienkie. Rozjechali nas wczoraj jak chcieli, gdyby mieli jeszcze, wiecie co, to jest najgorsze? Że Wyspy Owcze i Mołdawia to są naprawdę takie półamatorskie zespoły. Zespoły z drugiej setki rankingu. My jesteśmy na 26, chyba szóstym, jak dobrze patrzyłem. I my nie jesteśmy w stanie nic zrobić w tym meczu. No to, że nasi się tam budzą na sam koniec i jakieś tam desperackie akcje, to to się jest po ptokach wszystko. I dzisiaj tak sobie słuchałem różnych jakichś tam wypowiedzi i tak mnie to trochę śmieszy, bo ja już to oglądam ponad 30 lat. I znowu my myślimy, że jak wystawimy kogoś zamiast Pedy, kogoś zamiast tego Dziczka, kogoś zamiast tego, wróci Lewandowski, to w ogóle to się stanie nie wiadomo co. No ja już wam mogę powiedzieć, że to się nie stanie kompletnie nic. Nic się nie stanie. I my teraz cały czas w głowach tych naszych kibiców, dziennikarzy, my mamy jakieś wrażenie naprawdę, że my jesteśmy świetną drużyną, która po prostu potrzebuje chwili, żeby się zgrać. Mamy piłkarzy z najlepszych klubów świata i my na tym budujemy jakąś taką legendę, że my jesteśmy świetnym zespołem, no a przynajmniej bardzo dobrym. Przyjeżdżają do nas Wyspy Owcze, San Marino i ktoś tam, Mołdawia, no to my ich lejemy, a okazuje się, że my jesteśmy dokładnie na poziomie Mołdawii. My gramy tak jak Wyspy Owcze, to jest ten poziom naszej piłki. A to, że ktoś gra w Napoli, no na przykład słuchałem wczoraj faceta, który gra w Napoli, ja za nim nie przepadam, bo ja po prostu oglądam tego chłopaka, nic do niego nie mam personalnie oczywiście, niech spełnia swoje marzenia, niech mu idzie jak najlepiej, niech będzie zdrowy, ale kurczę, jakiejś takiej ambicji nie ma w ogóle, że no ile on już czasu w tej reprezentacji gra i ciągle po nim jadą i ja nie wiem, czy ja bym nie naprawdę nie powiedział, dobra, dosyć, no nie ma sensu w ogóle, ile ja mogę czekać, aż mi się noga odblokuje, no. Wraca chłopak do tego Napoli, trafia na inteligentne jednostki, które wiedzą, jak się ustawić, jak się poruszać, jak grać bez piłki i nagle się okazuje, że to jest kompletnie inny zawodnik. A tutaj no, takie ciamajdy wychodzą bez pomysłu, jak to babcia mówi, bez pomyślunku żadnego. Wybijają na tak zwaną pałę, bo są ten... I wczoraj pan Zieliński podobno powiedział, że my wyszliśmy zbyt bojaźliwie nastawieni. No przecież to po takiej wypowiedzi to taki selekcjoner powinien natychmiast mu podziękować i powiedzieć, chłopie, no to skoro ty na amatorów wychodzisz w stanie bojaźliwym, czy nie wiem jak to powiedzieć, że się po prostu boisz amatorów? Ty chłopak, który gra w Napoli, ty się ich boisz? No to ty nie powinieneś w ogóle grać w reprezentacji. To co ty tu robisz? Nie wiem, ja tego, powiem wam, nie rozumiem. I dzisiaj znowu słucham tych wszystkich ekspertów i oni właśnie taką... Ciągle jest ta sama narracja. No, a gdyby nie ten grał, to tamten, że Grosicki to powinien wejść wcześniej, że no przecież on już wchodził wcześniej. On nic nie grał, to samo. No nic on nie grał. No był już on na którymś tamtym meczu. Nic nie grał. Wystawianie jakiegoś Milika, który... No nie wiem, no nie chcę ich, że tak powiem, obrażać, bo to są pewnie bardzo fajni ludzie i... Ale kurczę, jakoś tak nie rozumiem tego, dlaczego oni po prostu kompletnie jakby nie mają koncepcji gry. No wzięliśmy kolejnego selekcjonera, dzisiaj czytam już tylko Marek Papszun, dajcie Marka Papszuna, to on zrobi porządek. No guzik zrobi, nic nie zrobi, bo on znowu weźmie tych samych średnio inteligentnych gości, którzy nie są po prostu w stanie... No ja nie wiem, to tak jakby jakiś, ja nie wiem już nawet jak to powiedzieć, no to tak jakby ktoś w szachy grał, kto jest kompletnie jakiś taki niekumaty, nie umie przewidywać do przodu ruchów, czegoś tam, jakoś tak, no nie mam pojęcia, no i wybiega taka jedenastka i dzisiaj ja słyszę, jako kibic tej reprezentacji od tylu lat, tak jak powiedział Wichniarek, on miał rację, to jest reprezentacja przypadków. Przypadkowo nam coś wyjdzie, przypadkowo coś strzelimy, raz na jakiś czas przypadkowo zagramy mecz życia, a rywal ma słabszy dzień
I to tak od przypadku do przypadku wszystko się dzieje. A my dzisiaj w różnych tam audycjach jest teraz taka mowa pod tytułem, no, że to już tych szans raczej na wejście bezpośrednie z grupy to nie mamy, że teraz będziemy grali w tych barażach, no i musimy trzymać za Grecją, żeby Grecja wygrała, bo jak wygra Holandia ma wygrać, Holandia ma wygrać, bo my sobie kalkulujemy, my, nasza reprezentacja, kibice i w ogóle, że jak Holandia wygra z Grecją, to wejdzie i wtedy my możemy trafić na Greków w barażach. Z tego, co do tej pory słyszałem, to możemy trafić na Ukrainę, na Holandię, na Grecję. Na koniec mówili, że możemy, że najprawdopodobniej trafimy na Chorwację. I są już takie, słuchajcie, od razu do tego takie docinki pod tytułem, no, że lepiej by było trafić na Grecję niż na Holandię, lepiej by było trafić na kogoś tam niż na Ukrainę, lepiej by... A ja sobie tak siedzę i myślę, jakie lepiej, chłopaki, no i znowu robicie sobie w głowie jakieś takie myślenie, że my jesteśmy jakąś super drużyną. Wyobrażacie sobie, że jedzie, że jadą, nie wiem, Wyspy Owcze na Holandię i nie wiem, i oni myślą, że mają szansę wygrać? Nie, nawet teraz w tej osłabionej Holandii oni ich po prostu zmiatają. Nie ma ich. Jaka Holandia? Jaka Grecja? My chcemy Chorwatów? I my jeszcze ten gość w tym Talk FM mówi, że na razie nie jesteśmy faworytami w meczu z Chorwacją, ale możemy być. Naprawdę? Polska, która gra z półamatorami, z operatorem na okręcie, z listonoszem, sprzedawcą, z jakimś tam agentem nieruchomości, czy jakimś innym jeszcze amatorem, który normalnie pracuje, a piłkę traktuje jako hobby, i my, mając zawodników w takich klubach, nie jesteśmy w stanie ograć półamatorów, a my myślimy, że wygramy z Grecją, Holandią, Ukrainą albo Chorwacją? No przecież zejdźmy na ziemię, no my... No szczerze, bez żadnej napinki, bez żadnych złośliwości. No my w tej chwili z tymi drużynami, na które możemy trafić w barażach, to nie to, że my nie mamy szans. My nie mamy najmniejszych szans. My znowu możemy liczyć na to, że jakbyśmy trafili taką Grecję i jakiś tam Papalololopoulos się potknie albo uderzy ręką, albo coś tam się stanie i będzie taka kopanina w polu karnym, to że wpadnie nam ta jedna bramka, ustawimy autobus, będziemy się modlić do końca meczu, żeby nam nie strzelili, ale no jaka Grecja, no my nie mamy żadnych szans. Jak, o czym my tu mówimy? Ledwo żeśmy wygrali z tymi Wyspami, półamatorzy, a my się cieszymy. Teraz żeśmy zremisowali na Narodowym z Mołdawią. Ta drużyna od 30 lat miała parę przypadków. A tak, to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy, naprawdę. To nie jest taka drużyna jak Niemcy, że dobra, oni mają tam chwilowy kryzys, ale za chwilę wracają, zdobywają mistrza świata i znowu są jakby na to. Nie! No my jesteśmy mega słabiaki, tylko na czym to polega, że właśnie my Polacy, kibice, dziennikarze i tam cała reszta, mamy w głowach coś takiego, że my jesteśmy dobrym zespołem. Nie, to jest niesamowite. My jesteśmy mega słabym zespołem. I teraz jakiekolwiek kalkulacje, że nasz mega słaby zespół, który nie ma żadnego pojęcia w ogóle o jakichś akcjach, jakichś takich konstruktywnych, ja nawet nie wiem jak to powiedzieć, jakieś, no oni po prostu nie mają inteligencji boiskowej. I my teraz ruszamy i my myślimy, że my wygramy z Czechami? No ludzież kochani, no przecież my szanse wygrania z Czechami to mamy bliskie zeru. Tak, ja wiem, oczywiście pojedziecie mnie w komentarzach, jak my znowu jakimś cudem, przypadkiem z tymi Czechami wygramy, ale to będzie przypadek. Naprawdę. To nie będzie tak, jak oni wczoraj mówili w kanale sportowym, że my wychodzimy, mamy pełną koncepcję, jak grać, schematy wyćwiczone, trener podpowiada, słuchajcie, nie idzie nam tym schematem, lecimy coś innego. No nie, tu jest po prostu, no tu jest tragedia, tu nie ma żadnego pomysłu, tu nic nie ma. Chłopaki jakieś tam na tweety wrzucają, jakieś tam na Twittera jakieś wiadomości, nowe rozdanie, teraz będzie już lepiej. No wychodzą i pan Zieliński mówi, kapitan,
że wyszliśmy zbyt bojaźliwie, no to przecież to jest kabaret. No wyobrażacie sobie na przykład facet, którego szanuję za tą ciężką pracę, którą wykonuje, jest w podobnym wieku jak ja, Pudzianowski, i on mówi, wyszedłem zbyt bojaźliwie nastawiony, to jest jakieś w ogóle coś, ja nie wiem, to jest, że siatkarze mogą wyjść, tak? Że nie, Adam Małysz kiedyś mówi w wywiadzie, że on wyszedł zbyt bojaźliwie na turniej czterech skoczni? Nie, no jakoś to ja tego kompletnie nie ogarniam. I tu znowu jest to samo. Zamiast, już się powtarzam, ten zamiast tego, tu już tam się prześcigają, kto tu powinien być, że już serię C, jak on gra, to jest dramat, że ktoś inny powinien wejść. No i za chwilę co zrobi pan Probierz? No, zrobi oczywiście tak, lud chce. Za chwilę wejdą jacyś tam goście inni za tego i co się stanie? No nic się nie stanie, no dalej będzie 11 ludzi biegało bez żadnego konceptu, no. No nic się tu nie stanie. I teraz tylko pytanie, czy będzie czy zgadza się ze słowami Mateusza Borka, a za chwileczkę po kolejnym meczu z Czechami prawdopodobnie tu będzie ankieta, czy selekcjoner ma zostać, czy odejść, i znowu będzie, jak jesteś za tym, żeby odszedł, kliknij tak, i tam będzie z 90%, żeby, i Marek Papszon teraz, elo, Marek Papszon, no tragedia, i to się nic, kurczę, nie zmienia, a my w tych głowach naszych mamy wrażenie, że nasi są po prostu świetną reprezentacją, a widzieliście tą reakcję naszego napastnika po strzeleniu na 1-1? Dobrze, ja się patrzyłem na to i myślę sobie, nie, no to się nie dzieje naprawdę. Serio? My tak się cieszymy, że z amatorami remisujemy? I to, no on się cieszył, jakby naprawdę strzelił, na serio, nie mówię tego złośliwie. On się cieszył, jakby strzelił bramkę i byśmy zdobyli co najmniej mistrzostwo Europy, jak nie świata. Tragedia. No nie da się tego oglądać. I powiem wam, że pierwszy raz w życiu nie obejrzę tego meczu z Czechami. Nie obejrzę, bo nie chcę się denerwować. No przecież ja już wiem, co się będzie działo. Jak nam strzelą szybko bramkę, no to nam się mecz nie ułożył. Jak strzeliliśmy bramkę i był VAR, nam nie uznali, no to nas skrzywdzili i naszym opadło całe morale, wszystko nam opadło. Koniec. Jak strzelimy bramkę, to będziemy murowali na maksa, żeby już tylko, i będziemy już od razu, będziemy od piątej minuty meczu, będziemy grali już na czas. Nie, no to tego się nie da oglądać, naprawdę. I my cały czas, w sensie jak słucham tych wypowiedzi niektórych, to jest cały czas, że a jakby był ten za tego, to by było inaczej. No guzik by było inaczej, no nic by nie było inaczej. No graliby taki sam piach, jak grają. I zamiast my faktycznie tę reprezentację budować od zera, kompletnie od zera, tylko widzicie, nie da się i nikt tego nie zrobi. Znowu chodzi o kasę. Za duża kasa do stracenia, żeby teraz nasz nowy selekcjoner zrobił totalną rewolucję. No gdzie? Przecież jak on by wziął teraz, powołał 11 nowych ludzi i nawet by zrobił dobry wynik, to przez za same te decyzje to już by go wszyscy jechali. Wariat, samobójca, co on robi? Nie, nie da się tego oglądać, powiem wam. Tyle, co ja się wczoraj nawkurzałem, jak oglądałem ten mecz, to myślę sobie, nie, no to się nie dzieje. Wybijanie na pałę, tam jeden gość raz podał dobrze na drugą stronę boiska, to jest jego największy wyczyn w tych 90 minutach. Nie, to jest po prostu... Nie, mi się wydaje, że im umiejętności nie brakuje, no bo przecież jakby im brakowało umiejętności, to oni by w takich klubach, jak grają, nie grali. Czyli albo oni mają coś z głowami, że oni wychodzą, się boją, albo po prostu nie mają inteligencji boiskowej, no nie są w stanie nic wymyśleć. Po prostu biegają, bo biegają i nie mam pojęcia, co o tym sądzić. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie, szczególnie ci ludzie tacy, którzy już jakiś czas oglądają tą reprezentację i widzą, że w ostatnich 10, 20, 30 latach to są tylko przypadkowe mecze, gdzie nam się cieszy buzia, a cała reszta to są mecze takie po prostu tragedia. No wstyd goni wstyd, no. Nie wiem, ciekaw jestem, co wy tu napiszecie pod spodem. Jak wy myślicie? Gdzie tu jest problem? Czy naprawdę dalej będziemy pisali, że jakby wszedł Grosicki za kogoś, jakby wszedł Cash za kogoś, to by w ogóle była inna reprezentacja, nagle by zaczęli grać prostopadłe podania, strzelaliby, mieliby po całym meczu, nie wiem, 36 strzałów w światło bramki,
no po prostu tylko szczęścia zabrakło, słupki, poprzeczki, że nie wpadło. No nie, tu jest po prostu nędza, tu jest tragedia. Podawanie do bramkarza, nie, to szkoda nawet gadać o tym. Dobra, słuchajcie, tyle moich wypocin o tym meczu. Dla mnie oni po prostu są, nie są inteligentni i nie mają tego, nie mówię, że oczywiście w innych kwestiach, ale jeśli chodzi o boisko, brakuje tam jakiejś takiej inteligencji według mnie piłkarskiej, dlatego to wszystko wygląda jak wygląda i jedynie tylko błyski, przebłyski jakichś tam pojedynczych ludzi powodują, że my tam te bramki jakoś strzelamy i jakoś to tam raz na jakiś czas się jakoś tam, jakoś to wychodzi i za chwilę pan prezes PZPN-u znowu tego gościa zwolni, znowu będzie karuzela nazwisk, znowu przyjdzie nowy, znowu 3 czy 5 meczy rozegra i tak w kółko Macieja przez ostatnie 30 parę lat nic kompletnie się w tym temacie nie zmienia. Także dobra, koniec mojego narzekania, to w sumie nie narzekanie, to taka diagnoza polskiej reprezentacji. Mi się po prostu wydaje, reasumując, że my jesteśmy naprawdę przeciętnym zespołem, bardzo przeciętnym zespołem na poziomie tej Mołdawii. To, że grają nasi w tych lepszych klubach, po prostu nie wiem, może jak cię wrzucą w jakieś takie, wiesz, dobre towarzystwo, to chciał, nie chciał, stajesz się też tam, ten twój poziom się jakoś podnosi i to chyba cała magia jest, a przyjeżdżają chłopaki na tą reprezentację i nie są w stanie nic stworzyć, no nie są w stanie tam, przypadkowe akcje, ktoś, my tam cały czas krzyczymy, żeby sędzia dał żółtą kartkę, żeby gwiznął karnego, wszystko to takie, powiem wam, naprawdę smutne się robi i dlatego temu Kowalczykowi i Juskowiakowi dziękuję za te odrobinkę, co się mogłem nacieszyć, co lali po kolei te zespoły i to jak szła kontra, to po prostu to było szaleństwo totalne. Kto nie oglądał, niech sobie to włączy, jak Kowalczyk z Juskowiakiem rozmontowywali najlepsze obrony na świecie i to naprawdę to się chciało oglądać, a to, co teraz jest, to jest po prostu błazenada, jakiś, nie wiem, szkoda gadać. Trzymaj ta się, strzałka.